Cześć, witam Was serdecznie na webinarium LangLion. Dzisiaj będziemy sobie mówić o sprawdzonych sposobach na pozyskiwanie nowych klientów. Dla tych, którzy nie znają jeszcze LangLiona, zapraszam Was serdecznie na naszą stronę langlion.com, a także na naszego bloga, blog langlion.com, żeby sięgnąć po trochę więcej informacji. Ja nazywam się Anna Ćwiklińska, dzisiaj mam przyjemność to nasze szkolenie poprowadzić. Dla tych, którzy mnie może nie znają, to powiem jeszcze skąd się tu wzięłam i dlaczego tu jestem. Otóż ja jestem w LangLionie, aktualnie zarządzam sprzedażą w Polsce i za granicą. Natomiast początkowo wprowadzałam LangLiona na polski rynek. Dla tych, którzy są z nami, śledzą nas od bardzo dawna, mam nadzieję, że mnie kojarzą, pamiętają od naszych początków. Natomiast myślę, że taką wizytówką tego i dlaczego mam odwagę mówić dzisiaj o tych sprawdzonych sposobach jest to, że aktualnie z LangLionem jesteśmy w ponad 350 klientów w 20 krajach świata. Także myślę, że to świadczy samo za siebie. Pozyskiwanie klientów to nie jest żadna czarna magia i to myślę, że dość wyraźnie wybrzmi na dzisiejszym naszym spotkaniu. To jest wytrwała praca, myślenie o szczegółach i konsekwencja w działaniach. Dlatego jeśli ta konsekwencja będzie Wam towarzyszyła, myślę, że tym samym również będziecie mieli pozyskiwali więcej i więcej klientów. Na końcu mam dla Was pracę domową. Jeśli byście tylko chcieli, no to zachęcam do wykonania jej, zamknięcia klamrą po tego szkolenia, tak żeby wyciągnąć z niego wnioski, ale też wdrożyć rozwiązania w życie. Ok, mamy dzisiaj do przejścia 5 sekcji. Zaczniemy oczywiście od pierwszej, czyli od strony www. I tutaj tak z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że to jest absolutnie pierwsza przyczyna porażki i to jest na przestrzeni lat mocno te strony się w szkołach językowych poprawiły i ich standard i nowoczesność, ale nadal tutaj jest bardzo dużo do poprawy w większości szkół. No i o czym muszę powiedzieć? Oczywiście o responsywności, to jest jedno, żeby strona dobrze się otwierała na urządzeniach mobilnych, żeby zmieniał się jej rozmiar, żeby dobrze wyglądała i była funkcjonalna na urządzeniach mobilnych. Ale więc poza tym, że jeśli strona będzie słaba i będzie nieskalowalna i użytkownicy będą z niej uciekać, no to poza oczywistym czynnikiem, że będą właśnie użytkownicy z niej uciekać, no to jeszcze wchodzi czynnik, że Google obniży Was w wynikach wyszukiwania. Także dobra strona, dobrze napisana, no i wartościowa jest takim pierwszym czynnikiem. Jest też jedna rzecz, bardzo ważna, na którą musicie zwrócić uwagę. To jest właśnie współczynnik odrzuceń. Współczynnik odrzuceń jest to parametr, który mówi o tym, że użytkownik wszedł na Waszą stronę i od razu z niej wyszedł. I w Google Analyticsie, musicie absolutnie, nawet nie chcę słyszeć, że nie macie panelu Google Analytics, jeśli w panelu możecie to sobie wyszukać. Jeśli wasza strona na przykład jest one pagerem, w sensie wszystko jest na jednej stronie, to musicie wziąć pod uwagę również to, że czas pobytu na tej stronie, na waszej stronie, bo współczynnik odrzuceń, jeśli jest powyżej 30%, należy szukać przyczyny i ją eliminować. I o takich użytkownikach, tych 30%, którzy wchodzą na waszą stronę i wychodzą, to mogą być oczywiście użytkownicy, którzy z jakiegoś powodu z wyników wyszukiwania w Google trafili na waszą stronę, a wcale jej nie chcieli. Ale to znaczy, że też wasze pozycjonowanie jest kiepskie, bo trafiacie nie do tych klientów, do których chcieliście. Albo po prostu strona jest przestarzała, nieprzejrzysta, nie wzbudza zaufania i tak dalej. Specjalista od e-marketingu Avinash Kaushnik powiedział, parafrazując Cezara, o takich użytkownikach: I came, I puked, I left. I to myślę, że mówi wszystko o tych użytkownikach.
Dlatego warto mieć to na uwadze. Jeśli to jest więcej niż 30%, musicie szukać przyczyny i spróbować go obniżyć. Nasz mechanizm ludzki jest bardzo prosty. Znaczy, jeśli strona jest przestarzała, nie widać, że szkoła jakby działa aktywnie, funkcjonuje, jest nowoczesna, to dlaczego potencjalny wasz klient miałby zaufać, że uczycie w sposób nowoczesny, że jesteście na czasie, że to wszystko będzie jasne, przejrzyste, że klient będzie się dobrze u was też czuł, a no, musi się dobrze czuć, żeby też sprzyjało to warunkom uczenia się. Więc jest to taki mechanizm obronny. Jeśli strona wygląda słaba, nie wzbudza zaufania, no to nie chcemy zostawiać pieniędzy u kogoś takiego. I tutaj zapraszam was serdecznie po garści inspiracji na bloga LangLion. My co roku wydajemy ranking stron szkół językowych. Pochylamy się nad najlepszymi. Naprawdę przeglądamy bardzo dużo tych stron do rankingu. Wybieramy najlepszych i tutaj jest właśnie jedna ze szkół, Szkoła Języków Obcych TEDi, która przeszła ogromną przemianę w ostatnim roku i to myślę, że jest bardzo dobry przykład, poza tym, że no, strona jest po prostu bardzo funkcjonalna, ładna, to są autorskie grafiki, animacje, naprawdę wielkie brawa, ale zachęcam, żebyście zobaczyli, jakie inne strony wyróżniliśmy w tym roku. Myślę, że warto się zainspirować i pomyśleć, czy nie czas na odświeżenie waszej strony. No to co więcej może być na stronie szkoły? Aktualnie no, klient chce, żebyście byli obok niego i żeby miał kontakt z wami po prostu jak najszybciej. Przesunę kamerkę, żebyście dobrze widzieli slajd. Klient chce mieć z wami kontakt jak najszybciej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że na stronach coraz bardziej popularne są rozwiązania typu czat. Właśnie po to, że klient już teraz, tu i teraz chce uzyskać odpowiedzi na pytania, które go nurtują. Więc taki czat jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Myślę, że warto go wdrożyć szczególnie w okresie zapisów, kiedy na przykład trudno się do was dodzwonić, albo ktoś po prostu woli napisać, ale nie chce czekać, aż odpiszecie mu na maila. Tylko chce informacje dostać tu i teraz. Więc warto sobie z takiego czatu skorzystać. I tutaj mamy rozwiązania Live Chat i Smart Sub, które możecie sobie przetestować, ale wydaje mi się, że akurat w waszym przypadku fajnym rozwiązaniem będzie, to niedługo jest to rozwiązanie w ogóle dostępne, wykorzystanie czatu Messengera Facebookowego. Jeśli macie strony na WordPressie, no to w ogóle wtyczka jest specjalna do tego, także osadzenie tego Messengera na waszej stronie, tak żeby dymek był, skontaktuj się z nami. No, jest bardzo proste, ale jeśli nie, no jeśli nie chcecie się w to bawić, oczywiście wasz webmaster zrobi to bardzo prosto. I jeśli nie macie strony na WordPressie, też oczywiście da się to zrobić, tylko pewnie trochę trudniej. Co jest fajne, jeśli wasz klient potencjalny, który się do was odezwie na czacie właśnie messengerowym, jest w drugiej karcie przeglądarki zalogowany do Facebooka, no to od razu będziemy mieli jego dane. Więc wiemy, kto to jest z imienia, nazwiska, możemy go zaprosić łatwo do polubienia naszej strony. Także no, wydaje mi się, że akurat to jest super rozwiązanie, gdzie też jesteście w stanie dzięki temu w kolejnych etapach wykorzystywać kontakty facebookowe do poszerzania o Facebooku później, do poszerzania waszego grona klientów. Także zachęcam, myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Natomiast co mamy jeszcze? Możemy wykorzystywać też telefon na stronie. Czyli nasi klienci, praktycznie wszyscy teraz mamy nielimitowane połączenia telefoniczne, więc samo to, że ktoś do nas oddzwoni, nie jest w żaden sposób nęcące. W każdym momencie możemy zadzwonić, nie jest to praktycznie dla nikogo żaden koszt, bo wszystko jest nielimitowane na te połączenia, czy SMS-y i tak dalej. Ale chodzi o wygodę. Pierwszą rzeczą to oczywiście na waszej stronie internetowej, jeśli wasz klient przegląda stronę mobilnie, to warto jest kod strony zrobić tak, aby telefon, który jest na stronie internetowej, można było kliknąć
i żeby on przenosił właśnie na urządzeniu mobilnym do wybierania telefonu. No to będzie dużo prostsze, w innym przypadku trzeba kopiować to jako tekst, wchodzić do słuchawki, wklejać ten tekst, dzwonić. Jeśli on będzie klikalny, no to wystarczą dwa kliknięcia i wybieramy telefon. Więc to jest absolutny must have. Natomiast druga rzecz, która wydaje mi się, że właśnie w tym okresie zapisów, przed którym jesteśmy, warto się tym również zainteresować, to są rozwiązania. Może się z tym spotkaliście, może nie. Rozwiązania Live Call albo Call Page, które rozpoznają ruch użytkownika na stronie i adekwatnie do tego ruchu wyświetlają pop-up, czy chcesz, żebyśmy się skontaktowali z tobą tam 28, czy 30, czy 18, czy ile tam sekund. Różne firmy mają różną tą długość czasu gwarantowanego. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że użytkownik nie musi wybierać telefonu i go przepisywać, nawet jeśli siedzi przy komputerze, nie musi wyciągać telefonu, przepisywać tego numeru telefonu i dopiero dzwonić, ale ma pewność, że odezwiemy się do niego w bardzo krótkim czasie, więc chętniej zostawi ten numer telefonu, żebyśmy natychmiast do niego oddzwonili. Fajne, że te rozwiązania mają wbudowany mechanizm rozpoznawania też ruchu na stronie i wyświetlają ten pop-up wtedy, kiedy faktycznie powinny. Na przykład dlatego, że wasz klient cofa się w przeglądarce, tak jakby chciał wyjść ze strony i wrócić do wyników wyszukiwania. Być może dlatego, że nie znalazł odpowiedniej informacji, nie znalazł dokładnie tego, czego szukał, czy odpowiedzi na konkretne pytanie. I wtedy pojawia się ten pop-up. Możemy sobie tutaj na przykład wyświetlić, czy nie znalazłeś odpowiedzi. Zadzwonimy do ciebie 28 sekund i wyjaśnimy wszystko, co chcesz. I tutaj ten mechanizm wydaje mi się, że też może być dla was ciekawe. No tak niestety już to działa, że chcemy mieć wszystkie informacje tu i teraz jak najszybciej i nie chcemy na nic czekać. Dlatego te dwa rozwiązania wydają mi się szczególnie ciekawe w kontekście strony internetowej. Kolejna rzecz to jest remarketing. Remarketing możemy wykorzystywać, może najpierw co to jest i gdzie możemy wykorzystywać. Remarketing polega na tym, że jeśli nasz kursant chodzi po naszej stronie na przykład, to zapisujemy mu plik cookie, w sensie strona zapisuje plik cookie, który rozpoznaje, że ten właśnie użytkownik u nas był i na przykład podjął jakąś konkretną akcję albo nie. I te dane możemy zbierać i je następnie wykorzystywać. Czyli przykładowo nasz klient otwiera stronę i przegląda kurs, ale nie kliknął przycisku zapisz się do nas. I takiego klienta możemy rozpoznać i następnie wyświetlić mu albo Google AdWords, albo reklamę facebookową. I tutaj możemy te zbierać dane albo w Google właśnie, albo w Facebooku. Czyli notować sobie przez facebookowe narzędzie. Tutaj polecam wam właśnie to rozwiązanie Tracking Code Manager, bo ono właśnie pomaga w zintegrowaniu pikselu Facebooka. Czyli ten piksel Facebooka umieszczamy sobie na stronie przez właśnie to narzędzie, bardzo łatwo, a następnie tym konkretnym osobom możemy wyświetlać stargetowaną reklamę. Na przykład, że nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego rozwiązania, przygotujemy kurs na miarę specjalnie dla ciebie, odezwij się do nas w formularz kontaktowy. Więc możemy bardzo precyzyjnie wtedy targetować sobie swoją grupę i decydować, o czym konkretnie chcemy naszym klientom powiedzieć. Podobnie do targetowania zarówno reklam facebookowych, jak i AdWordsowych można wykorzystać listę mailingową. Więc jeśli macie zebrane adresy mailowe, co uważam, że absolutnie powinniście, to możemy również targetować sobie i wyświetlać reklamy tylko do naszej grupy mailingowej. Tak, żeby pogłębiać ten kontakt z nami i tą interakcję. Także możemy tutaj bardzo precyzyjnie określać, do kogo chcemy nasze komunikaty kierować. Okej, następna rzecz w kontekście strony www. To są landing page. No, landing page w zasadzie mówimy chyba drugi czy trzeci rok, ale nadal nie wszystkie szkoły z tego korzystają, więc bardzo, bardzo zachęcam. Co to jest i jak to wykorzystywać? Landing page jest to prosta strona, która ma konkretny cel.
I wszystkie informacje, które znajdują się na tej stronie, mają służyć właśnie osiągnięciu tego celu. Na przykład zapisu na kurs, wypełnienia testu poziomującego, przekazania danych, zapisanie się do newslettera itd., itd. I tutaj no, cel może być jaki tylko chcecie. Natomiast ważne jest to, żeby na tej stronie nie było zbyt wielu informacji rozpraszających uwagę naszego użytkownika. Jeśli macie różne kursy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, biznesowe itd., może warto zrobić pod każdym z waszych ofert landing page i komunikować waszym klientom tylko to, co akurat dla ich targetu jest ważne. Czyli na przykład robimy sobie landing page o kursach biznesowych, Business English, i udostępniamy to, promujemy również przez retargeting na przykład, remarketing, tylko tej grupie docelowej. Ale na tym landing page'u nie ma już informacji o tym, że uczymy też dzieci od trzeciego roku życia, od siódmego, młodzież i tak dalej, po to, żeby nie rozpraszać uwagi naszego klienta i żeby on widział stricte, że mamy ofertę dla niego. Może, tak jak mówię, wykorzystywać to można różnie. My na przykład wykorzystujemy landing page'e. Mamy landing page'e do zapisu do newslettera, mamy landing page'e do promujące wysyłanie SMS-ów w Langlejonie, więc mamy, wykorzystujemy to aktywnie od paru lat, dlatego mogę śmiało to polecić. Fajne, że faktycznie klient nie otrzymuje jakiegoś zlepka informacji, które w tym konkretnym przypadku nie są mu potrzebne. Także tylko to, co jest niezbędne do zrealizowania call to action, powinno znaleźć się na takim landing page'u. I tutaj dodatkowo, o czym chciałam powiedzieć, to jest nowość Google Business Site. Jeśli nie macie wizytówki w Google, o czym też nie chcę nawet słyszeć, bo absolutnie powinniście, co to jest wizytówka w Google? Jeśli wpisujecie w nazwę, w wyszukiwarkę w Google nazwę waszej szkoły, to po prawej stronie, tak powinnam pokazać, po prawej stronie powinniście mieć taką wizytówkę z mapką, trasą dojazdu, stroną, kontaktem, recenzjami. Także w jednym boksie wszystko jest po prawej stronie ekranu. Jeśli nie macie, to absolutnie powinniście. Założenie jest bardzo proste, tylko może nie, że trwa długo, no ale nie jest takie na abstrahnięcie palców, bo trzeba się zarejestrować, że pod faktycznym adresem odebrać list, a następnie wpisać kod, który w liście od Google nam przyszedł, żeby taką wizytówkę sobie zarejestrować, ale ona na pewno bardzo wam pomoże, bo te dane po prostu bardzo dobrze się pozycjonują. I Google w pierwszym rzucie jakby wyświetla właśnie te wyniki, które mają tą wizytówkę. I w tej wizytówce pojawiła się, może nie nowość, bo to już parę miesięcy jest dostępne, Google Business Site. To jest przykładowa nasza strona, ta Google Business Site. Tu muszę wspomnieć, że w ogóle czy Google, czy Facebook mocno promują, jeśli ktoś robi z nimi coś od początku. Jeśli oni wdrażają nowe rozwiązanie i z niego skorzystamy, no to on chętniej to pokazuje, lepiej to promuje, dlatego że chce po prostu wypromować siebie i swoje nowe rozwiązania, więc promuje tych, którzy są razem z nimi, z tymi nowymi rozwiązaniami. Dlatego no, warto to Google Business Site założyć, szczególnie jeśli macie taką wizytówkę, to zrobienie tego to jest no, dosłownie chwila, dlatego że większość tych danych on po prostu zaciąga z waszej strony internetowej. Takie numer telefonu, chociaż to można sobie dowolnie zaprojektować. My zrobiliśmy to przykładowo tak. Mamy przycisk do połączenia, więc po kliknięciu od razu wykonywane jest połączenie. Można też wyznaczyć trasę dojazdu do nas. Można sobie skonfigurować różne boksy i różne przyciski funkcyjne do nich, czy na przykład zachęcenie do skorzystania z oferty, czy przeczytania więcej informacji na blogu, czy zarejestrowania się, także różne te przyciski można sobie skonfigurować. Także zachęcam. Być może wasi klienci również tam po prostu wejdą, ale też te wyniki będą was lepiej pozycjonować w wynikach wyszukiwania. Także warto
Szczególnie, że to nic nie kosztuje, a może być dodatkową formą promocji, a zrobienie tego też nie jest ani kosztowne, ani czasochłonne, bo jest to moment. Dlatego zachęcam, żeby również z tego skorzystać, tak jak i my. Okej, co do samej strony www, wydaje mi się, że temat jest wyczerpany, tak mi się wydaje. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie nam w komentarzach. Ja na pewno będę na nie osobiście odpowiadać, więc jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, no to śmiało, z przyjemnością wejdę w dyskusję i odpowiem Wam na nurtujące pytania. A teraz wchodzimy w kolejną sekcję, czyli content marketing. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że ja do niewielu, może nie, że do niewielu, ale do tego punktu jestem wyjątkowo przekonana, że warto inwestować. Content marketing jest, niestety trudno jest ocenić, czy on warty jest uwagi, czy nie, czy warto, albo kosztuje dużo czasu, zaangażowania, pracy. Stworzenie fajnego kontentu niestety jest czasochłonne, ale uważam, że absolutnie warto. My naszego bloga tworzymy już 4 lata ponad. I no, mogę już to powiedzieć śmiało, że każde w zasadzie działanie nasze blogowe przynosi nam realnie nowe kontakty biznesowe, sprzedażowe, więc to absolutnie działa. Jeśli jesteśmy w stanie produkować treści atrakcyjne dla naszego odbiorcy, które wnoszą realną wartość w jego życie, to naprawdę warto. I nasi klienci będą jakby bliżej nas po prostu, będą bardziej zaangażowani i będą nas śledzić z uwagą. I tutaj odnośnie content marketingu możecie obrać dowolną drogę. My akurat robimy webinaria i blogi i to nam się bardzo dobrze sprawdza, ale może jeśli czujecie się w czymś innym lepiej, na przykład w live'ach na Facebooku albo na YouTubie też są, albo właśnie w formach wideo, vlogowych, i tak budowanie sobie tego kanału i źródła danych do potencjalnych klientów, no to jakby droga wolna, czy to będzie forma wideo, czy pisana, czy webinaria, czy live'y, dowolna forma, ale i tutaj absolutnie nie ma, że coś jest lepsze czy gorsze, to wszystko zależy od tego, z czym Wy się czujecie lepiej, w czym będziecie bardziej autentyczni i konsekwentni. I tutaj o tej konsekwencji muszę wspomnieć, dlatego że my na naszym blogu pojawił się też ranking blogów językowych, blogów szkół. I powiem Wam, że tak jak zrobienie rankingu, to nieraz mamy tutaj, ponieważ praktycznie cała firma jest zaangażowana w to, żeby wybrać naprawdę najlepszych, tak w przypadku blogów, szukanie najlepszych blogów wcale nie było takie łatwe. Po pierwsze, nie ma ich zbyt dużo. Często są poza stroną wizualną, to są niekonsekwentnie prowadzone i to jest, myślę, że największy taki grzech content marketingowy, nieregularność działań i kto kiedyś próbował, wie, że jest to trudne, szczególnie koło się zamyka. Jeśli nie produkujemy treści, nie mamy stałych czytelników, więc nie chce nam się produkować nowych treści. I no jest to smutne, ale niestety tak to działa, ale bez wytrwałości nie będzie tutaj sukcesu. Ja właśnie jak przygotowaliśmy się też do tego wpisu z rankingiem, no to przyglądaliśmy mnóstwo blogów szkół językowych i najczęściej niestety, nawet jeśli szkoła porwała się na to, żeby tworzyć takiego bloga, to jest tam kilka wpisów na krzyż. Najczęściej wpis jest jeden rocznie, we wrześniu, że rozpoczynamy nowy rok szkolny. No umówmy się, nikogo to nie interesuje i no, ci, którzy są w to zaangażowani, to wiedzą, a ci, którzy wahają się, czy przyjść do waszej szkoły językowej, to nie ma dla nich żadnego znaczenia, czy zaczynacie, czy nie, więc nie wnosi to żadnej wartości w ich życie. Natomiast jeżeli będziecie produkować treści, które będą wnosić tą realną wartość i będziecie pomagać im rozwiązywać problemy, to oni będą z Wami wiernie, o tak mogę powiedzieć. I to grono będzie się jak najbardziej poszerzać. Oczywiście zawsze jest pytanie, ile z tych działań nam konwertuje na faktycznych klientów,
ale uważam, że absolutnie warto nawet przetestować. Ale nie wierzę, że ktoś z Was kiedyś z tego zarezygnuje. Jako przykład mogę powiedzieć, w sumie tak, żebyście sobie naocznili, że do jak szerokiego grona możecie w ogóle dotrzeć. Jeśli ktoś nie zna, no to na pewno powinien poznać, a dla tych, którzy znają, Arlenę Witt, która prowadzi kanał, w którym uczy angielskiego. Jej kanał ma 330 ponad tysięcy subskrybentów. A oczywiście filmy są oglądane przez dużo większe grono. A to jest de facto treść, którą moglibyście wyprodukować. No, myślę, że sukcesu Arleny raczej nie da się powtórzyć, bo tak jak zawsze to jest z ludźmi, którzy robią coś pierwsi i dobrze. To trudno jest dobić też do tego pułapu, ale to pokazuje, jak szerokie grono w ogóle ludzi jest zainteresowanych tego typu treścią. Natomiast na slajdach powiem Wam króciutko o metodzie trzech aktów, jak w ogóle produkować, według jakiego schematu te treści powinniśmy tworzyć. Tak produkować brzydko mówię, ale no, tak jak się produkuje reklamy, no to jest myślę, że podobny proces. Metoda trzech aktów opiera się na tym, żeby przedstawić problem, z którym spotyka się Wasz potencjalny klient, następnie pogłębić to zagadnienie, następnie przedstawić rozwiązanie. Tutaj macie jakiś tam przykład od nas, włącznie z podsumowaniem, ale tak, żeby zapytać, co ktoś sądzi po drugiej stronie i no, nawiązać jakiś tam kontakt i relacje z drugą stroną. Ok, wchodzimy teraz w sekcję taką najbardziej emocjonującą, czyli w social media. I tutaj wszyscy drżą i tak najbardziej uwaga na to jest skupiona. Czy koniecznie, czy niekoniecznie, to już pozostawiam Wam, żebyście zastanowili się, skąd najczęściej przychodzą do Was klienci. Natomiast zanim wejdziemy sobie w szczegóły, chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym, gdzie de facto jest Wasza grupa docelowa. Jakby w naturalny sposób łatwiej nam, mi też, tworzyć treści na Facebooku, ale pytanie, czy to jest właśnie idealne miejsce. I tutaj mówi się o generacji XYZ, ale pytanie, czy myślicie o tym właśnie tworząc treści. Tak, żebyśmy podsumowując, no w zasadzie tytułem wstępu, generacja X to są ludzie starsi niż 35 lat i oni zazwyczaj faktycznie spędzają czas na Facebooku. Dlatego prawdopodobnie tworzy Wam się łatwiej też treści na Facebooku, bo sami jesteście w tej grupie docelowej, to narzędzie po prostu znacie najlepiej. Grupa młodsza, czyli generacja Y, to są w Polsce akurat, no ludzie z boomu demograficznego między 84 a 97 rokiem. I oni aktualnie raczej spędzają czas na Instagramie i na Facebooku. To jest gdzieś tam łączone. W zasadzie im starsi, tym więcej na Facebooku, im młodsi, tym więcej na Instagramie. Ale faktycznie ten środek ciężkości jest zupełnie w innym miejscu. No i mamy najmłodszych, czyli tych 9, 8 i młodszych. I oni głównie czas spędzają na Snapchacie i na Instagramie. I pytanie jest, kto jest Waszą grupą docelową? Musicie się nad tym dokładnie zastanowić, gdzie ona jest, gdzie spędza czas i które źródło dotarcia do nich będzie najbardziej odpowiednie. Jeśli macie różne grupy docelowe, może warto zastanowić się, czy nie tworzyć różnych treści i różnych komunikatów marketingowych w zależności od tego, na którym kanale je publikujecie, bo może tak być. Na przykład treści dla młodzieży będziecie umieszczali na Instagramie, a treści dla kursantów dorosłych na Facebooku albo dla rodziców na Facebooku, ale dla dzieci już na Instagramie. Dlatego warto, jeśli macie różne grupy docelowe, warto się nad tym no, poważnie zastanowić. Jest jeszcze LinkedIn, jest jeszcze Twitter, ale skupiałam się na tych, które są no,
najpopularniejsze i wydaje mi się, że najbardziej oddziaływują po prostu na użytkownika. Okej, zacznijmy sobie od Facebooka, od skutecznego fanpage'a. I tutaj wszyscy zaczęli drżeć, że Facebook zmienia algorytm, że ucina zasięgi. No tak, ucina. No, my też się z tym spotkaliśmy i tak jest, ale te wszystkie zmiany, o czym Mark też mówi, mają sprowadzić się do tego, aby przywrócić społecznościowy charakter Facebooka. Bo wcześniej, w zasadzie do tej pory, jednak głównie przez naszą tablicę przebijały się duże marki, które bardzo dużo po prostu ładują pieniędzy w docieranie do klientów różnymi drogami. Czy to będą płatne formy promocji, czy przez influencerów i tak dalej, i tak dalej. Ale głównie docierały do nas komunikaty z dużych marek. I Facebook chce z tym walczyć, chce przywrócić społecznościowy, bardziej lokalny charakter i będzie promował również lokalne biznesy, lokalne wiadomości. I aktualnie w Stanach testowany jest nowy algorytm. On na całym świecie ma być wdrożony do końca tego roku. I ten algorytm właśnie ma jeszcze pogłębić to, żeby lokalne informacje do nas docierały bardziej. I dzięki temu w zasadzie to jest jakaś tam zmiana, więc zmiana zawsze budzi jakiś niepokój. Ale akurat w waszym kontekście, jeśli biznes jest lokalny, jeśli wasza szkoła jest lokalna, to może to być absolutnie dobra zmiana, która będzie wpływała na to niebezpieczne wyrażenie, która będzie wpływała na to, że będziecie bardziej widoczni dla waszych potencjalnych klientów i waszych aktualnych klientów. Także tutaj nie bałabym się jakoś bardzo. Myślę, że jest to szansa. I tutaj muszę powiedzieć na naszym przykładzie, bo sama byłam naprawdę bardzo zaskoczona. Kiedy robiliśmy ostatnie webinarium, to był chyba marzec, i zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku odnośnie właśnie tamtego webinara, to osób, które kliknęło wezmę udział albo zainteresowany, było, uwaga, 12. Webinarium było dość spore, myślę, że było niezłym sukcesem. Naprawdę duża była frekwencja. Ale osób na Facebooku było 12. Ale kiedy promowałam to wydarzenie, które, no fakt, że było największe, jakie do tej pory mieliśmy przyjemność zrobić, to było największe webinarium, to osób zapisało się na Facebooku, albo zainteresowane, albo wezmę udział, ponad 140. I wiecie, forma promocji była dokładnie taka sama. Tutaj nic nie zmieniliśmy, a jednak było ponad 10 razy więcej zainteresowanych osób. Więc faktycznie te lokalne informacje według mnie już zyskują na sile. A to jest 140 osób, jest bez wykorzystania żadnej płatnej promocji. To jest tylko poprzez kliknięcia i promowanie tego, że znajomy ktoś dołączył. Jeszcze niedawno popularność zyskiwały bajtingi, ale Facebook już je blokuje, także nie ma sensu. Pewnie jakiś czas temu mieliście całą tablicę na Facebooku zasypaną tego typu bajtingami. Aktualnie Facebook to blokuje i w ogóle tego nie wyświetla, także nie ma sensu w ogóle w to wchodzić. Natomiast co warto zrobić? Znowu muszę przesunąć kamerę, żebyście dobrze widzieli wszystko, co mam do powiedzenia. Okej, pierwsza rzecz to jest uzupełnienie profilu. Bardzo dokładne. Może przejdę do kolejnego slajdu, żeby wam pokazać przykład. Po pierwsze, możemy bardzo dokładnie wypełnić profil. I Facebook zrobił też coś takiego jak informacje tutaj w prawym boksie. To można włączyć, to nie jest automatycznie włączone, ale to warto wykorzystać. To jest to, co mówiłam o tych nowościach, czy facebookowych, czy google'owych, że warto sobie z tego skorzystać. To można wykorzystać jako notkę o nas albo jakąś informację sprzedażową. Raczej bym celowała w historię o nas. Jak napisać o nas, dobrą notatkę o nas, zapraszam również na blog langlang.com. Bardzo fajny wpis. Nie mój, więc mogę zachwalać bez wstydu.
I bez samochwalstwa. Zapraszam, żebyście sobie zerknęli. Natomiast ten box można wykorzystać właśnie na Facebooku również. Informacje dodatkowe. I powiem wam też ciekawostkę, jak się przygotowywałam do tej sesji. Wyszukałam mój numer telefonu służbowy, który jest również na naszej stronie internetowej, jest na właśnie na Facebooku podpięty. I jak wyszukałam numer, to pierwszy wynik kierował właśnie do tego, do tych informacji Lang Lion, nie do naszej strony internetowej. Wynik ze strony internetowej był drugi. Także to jest to, że Facebook na maksa promuje to, jeśli jesteśmy z nim i promujemy jakąś nowość. Dlatego warto również te informacje sobie wyszukać. Dobrze, żeby one były pod SEO też napisane w związku z tym, no ale nawet jeśli nie umiecie pisać pod SEO, to na pewno to Wam pomoże. Co jeszcze możemy zrobić na tej stronie facebookowej? Możemy skonfigurować, tak jak my mamy, przycisk do zadzwoń teraz, czyli po wybraniu tego przycisku od razu można zatelefonować. Można sobie dostosować zakładki. Na naszym slajdzie zobaczycie, narzędzie specjalne jest do tego, dzięki któremu bardzo w łatwy sposób można skonfigurować sobie, jakie te zakładki mają tutaj być, w jakiej kolejności. My sobie na przykład dodaliśmy Try Lang Lion for free. Także możecie to zrobić dowolnie. No ale też warto, na pewno nie zaszkodzi, poprosić naszych klientów o to, żeby wyświetlali naszą stronę najpierw, albo włączyli powiadomienia o naszych nowych postach, żeby byli na bieżąco z tym, co u nas słychać. Także tipy od nas, to jest na pewno uzupełnienie profilu, bo on się bardzo dobrze pozycjonuje. Poproście o wyświetlanie najpierw, dostosowanie zakładki w menu i stworzenie nowych, to jest Woobox. Aktualnie też na popularności zyskują boty, ale wydaje mi się, że bot to jest trochę przerost formy nad treścią w naszym akurat przypadku, ale na pewno automatyczna odpowiedź byłaby fajna. I tutaj mamy narzędzie ChatFuel, z którego możecie sobie skorzystać. O tyle fajnie, że no, nawet jeśli nie pracujecie akurat, jesteście poza godzinami pracy, użytkownik chciałby wiedzieć, że nie wrzucił tego do jakiegoś worka, tylko jeśli faktycznie dostanie automatyczną nawet odpowiedź, że akurat nie pracujemy, ale skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe, to myślę, że będzie mu miło i faktycznie będzie bardziej na tą informację czekał, będzie wiedział, że ją dostanie. Także boty może przesada, ale automatyczna odpowiedź to uważam, że już warto, żebyście sobie skonfigurowali. Tip następny, stworzenie grupy na Facebooku. Facebook obcina zasięgi fanpage'om, ale grupy żyją wspaniale. I tutaj też zachęcam Was, żeby stworzyć grupę szkolną, tak żeby łączyć tą Waszą społeczność szkolną, żeby ludzie się czuli też bardziej zobowiązani, przywiązani do Was, nawiązywali bliższe relacje ze swoimi współuczestnikami kursów, z lektorami, tak żeby ta grupa żyła. Jeśli macie różne grupy docelowe, może warto sobie te grupy też porozdzielać. Ale zachęcam do stworzenia, one się super pozycjonują, wyniki z grup zawsze trafiają na samą górę feedu, więc warto taką grupę stworzyć i zaprosić swoich subskrybentów, śledzących fanpage do tej grupy. Tip następny to jest właśnie łączenie offline'a i online'a, na przykład poprzez wydarzenie. I to jest to, o czym wspomniałam, że nasze wydarzenie no, bardzo fajnie się wypromowało samo po prostu. Być może, ja zauważyłam, pewnie też, codziennie dostaję powiadomienie na Facebooku, że ten i ten znajomy dołączył do wydarzeń w Twojej okolicy. I jak klikam, przynosi mnie do wydarzeń, w których faktycznie potwierdzili udział albo są zainteresowani moi znajomi. I w ten sposób właśnie wydarzenia się promują. Ktoś dołączy i ktoś następny dostanie powiadomienie, że ktoś tamten dołączył. Więc warto te wydarzenia tworzyć, żeby one się trochę niosły po prostu. No i tip numer 7. Zawsze warto wykorzystać płatną formę promocji i sprawdzić, czy ona w Waszym konkretnie przypadku się sprawdzi, czy też nie. Przechodzimy teraz do Instagrama płynnie, czyli dla młodszego użytkownika. I tutaj ciekawe jest to, w ogóle wczoraj
Instagram zrobił jeszcze większą nowość, którą będzie próbował wybić YouTube. I można zamieszczać długie filmy na swoich profilach, więc to w ogóle wydaje mi się, że będzie rewolucja. Zobaczymy, jak to się potoczy. Być może okaże się, że to jest, że to nie działa, ale wydaje mi się, że będzie następny hit. Taki jak Insta Stories. Mam nadzieję, że wiecie, Instagram wrzucamy zdjęcia, filmy. Insta Stories to są efemeryczne treści, które wyświetlają się przez 24 godziny, ale można je też podpiąć do profilu już później na stałe. 300 milionów użytkowników na całym świecie ogląda Stories codziennie. Codziennie. Instagram, jak wdrażał Stories, to zmienił też algorytm wyświetlania tych zdjęć, które są poniżej, tak wrzucane na profile. Wcześniej one wyświetlały się chronologicznie, aktualnie nie. Sam sobie Instagram dobiera, co powinien wyświetlić ci w pierwszej kolejności. Dlatego też użytkownicy prędzej oglądają to Insta Stories niż posty faktyczne. Dlatego, że one są, po pierwsze, są ulotne, są bardziej autentyczne, wzbudzają więcej zaufania, ale też to, że no, znikają, a tam do tamtych postów będzie można dotrzeć. Więc ciekawe jest też to, że Instagram, odkąd wdrożył tą zapożyczoną, ładnie mówiąc, od Snapchata opcję, to czas spędzony na Instagramie przez średniego użytkownika wzrósł o 10 minut i aktualnie jest to 28 minut codziennie, więc przez jednego użytkownika bardzo dużo czasu do wykorzystania. I tam również jest miejsce dla Was. Są szkoły, które aktywnie korzystają i z Insta Stories i wrzucają posty. Zachęcam, żeby je sobie prześledzić. No nie jest trudno znaleźć fajne po hashtagu Language School na przykład. Znaleźć fajne szkoły, które robią to naprawdę w fajny sposób. Zawsze najlepiej podglądać najlepsze. Każdy musi znaleźć swój jakiś indywidualny pomysł, jak tworzyć tego typu treści. Ale zawsze warto podejrzeć najlepszych. Także polecam Wam zarówno wrzucać posty na Instagram po prostu, jak i tworzyć Insta Stories. I tutaj mogę Wam polecić dwa softy, a dwie aplikacje, dzięki którym możecie robić fajne rzeczy. To jest Quick do montażu filmów, krótkich również montażu filmów ze zdjęć, tak żeby był to filmik, i Unfold do tworzenia takich ładnych grafik z białym tłem, z ładnym napisem. Bardzo ładnie to wygląda. Możecie sobie przetestować. Jak jeszcze zwiększać zasięg i szerzej docierać do Waszych odbiorców? Na Instagramie można tworzyć konkursy, co polecam. Oczywiście hashtagować wszystko, co się da po prostu, bo ludzie też obserwują hashtagi, wyszukują po hashtagach, także w ten sposób też mogą do Was po prostu dotrzeć. Są też płatne formy promocji, zarówno posty w feedzie, jak można Insta Stories sobie promować. I one się pojawiają pomiędzy innymi, które ktoś śledzi. No i Repost. Jest taka aplikacja Repost, którą też możecie sobie ściągnąć. Jeśli ktoś Was oznacza na zdjęciu, no to nie ma takiej bezpośredniej możliwości, żeby się tym podzielić. Chociaż chyba Instagram już to zrobił nawet. Ale żeby fajnie oznaczyć też, kto to zrobił, no to warto właśnie repostować cudze posty i zwiększać sobie przez to zasięg, oznaczając w poście, hashtagując, tak żeby gdzieś to się niosło. Zasada jest taka, że jeśli kogoś się gdzieś da oznaczyć, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, to zawsze warto to robić. No Instagram mocno zyskuje, dlatego warto też pomyśleć, w jaki sposób ten kanał prowadzić. Kolejnym punktem naszej prezentacji jest influence marketing. I on... Generalnie jesteśmy tak skonstruowani jako ludzie, że wierzymy, że ktoś, jeśli coś wybrał i nam poleca, to na pewno ma rację i mówi dobrze i życzy nam jak najlepiej. Więc na podstawie tego działania, mechanizmu w zasadzie,
naszego mózgu powstał influence marketing. Influencer to jest osoba, która no, ma jakiś wpływ na swoją grupę odbiorców. I to mówi się, że aktualnie takie największe, największy potencjał zakupowy mają właśnie influencerzy na Instagramie, że te produkty najlepiej się sprzedają, promowane na Instagramie. Natomiast influencer, nie mówię, to nie musi być celebrytka, którą byście zaangażowali w kampanię, ale może być jakiś lokalny mikroinfluencer, który będzie promował wasze produkty. Rekomendacje są, co pewnie wiecie, bo pewnie większość waszych klientów nowych trafia do was z polecenia. To jest podobnie, tylko że gdzieś to polecenie jest w internecie i nie jest od znajomego, tylko od znanej osoby, znanej mi, niekoniecznie popularnej. Jakoś tak globalnie bym powiedziała, czy nawet może być to lokalny mikroinfluencer, który będzie miał wpływ na waszą grupę docelową. Mało było kampanii influence marketingowych w Polsce w ogóle, ale jedną z nich między innymi zrobił Lankel TC z Patrykiem Grudowiczem. Jeśli nie jesteście w grupie docelowej, to być może nie wiecie nawet, kto to jest. Otóż jest to chłopak, który wygrał Top Model. Także i Lankel TC uczył go angielskiego już po wygranej. Widzicie, tutaj jest post Lankel TC na temat właśnie, że Patryk Grudowicz uczy się u nich angielskiego i komentarz mój ulubiony, dlaczego nie jest w mojej grupie. Widzicie, to jest bardzo angażujące dla grupy docelowej. No i drugi post u Patryka, znowu muszę się przesunąć, drugi post u Patryka, 32 tysiące polubień, właśnie, że jest w szkole Lankel TC na zajęciach, jest roll-up, jest o hashtagowanie, także wszystko się zgadza. I tak właśnie on docierał do swojej grupy docelowej, promując Lankel TC. Przepraszam. Także nie musi to być zwycięzca Top Model, czy jak innego talent show. To może być ktoś z lokalnej szkoły, kto ma jakiś wpływ, popularna tak zwana osoba, która ma wpływ na swoich odbiorców i która może polecić waszą szkołę. Ok. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to są materiały wideo. Wideo generuje, no tak szacuje się, że generuje 1200% więcej interakcji niż tekst i obraz razem wzięte. Aktualnie no, to wideo jednak króluje. To nie jest też żadna tajemnica, że Facebook promuje bardziej wideo wrzucone bezpośrednio do nich niż wojna Facebook-Google, niż filmy wrzucone na YouTube i udostępnione na fanpage'u. Dlatego jeśli macie wideo, które chcecie podzielić się tu i tu, to najlepiej wrzucić tu i tu i promować osobno Facebook, osobno YouTube. Bo Facebook będzie blokował linki YouTube'owe, one się tak dobrze już nie promują. Ciekawe jest też to, że 94% czasu użytkownicy trzymają smartfony w pionie. Aktualnie większość jednak operacji wykonujemy na telefonach komórkowych i trzymamy je w pionie. I dlatego też format zaczyna się zmieniać. Ja dzisiaj nagrywam w poziomie, ale jeśli ktoś mnie ogląda na urządzeniu mobilnym, bardzo proszę, zostaw komentarz jakiś, tak żebyśmy wiedzieli też, jak to statystycznie nam wychodzi, z jakich urządzeń nas użytkownicy oglądają. Byłoby super. Dlatego, że właśnie się to bardzo zmienia. Pionowe reklamy na Snapchacie oglądane są 9 razy częściej niż poziome. To jest też duża zmiana w ogóle w użytkowaniu telefonów i w marketingu, w reklamie jako takiej. Co ciekawe, i Facebook, i YouTube dostosowało wyświetlanie filmów pionowych na urządzeniach mobilnych. Ciekawe jest to, że nawet nie tylko, że dostosowało, ale że wręcz lepiej jest, jeśli one są w pionie, jeśli użytkownik ma je oglądać na urządzeniu mobilnym, dlatego że jeśli ona jest w pionie, to
nasz odbiorca nie ma nic na górze, nic na dole, widzi tylko wideo, które ogląda aktualnie. Jeśli ono jest w poziomie, to poniżej już mu się pojawiają polecane kolejne nagrania albo komentarze, różne elementy, które rozpraszają jego uwagę. Więc jeśli ktoś ogląda w pionie, jeśli ogląda na urządzeniu mobilnym, to lepiej, żeby to wideo było w pionie. I tutaj ciekawe jest, że na konferencji Social Media Week w Chicago, musiałam sobie sięgnąć na notatek, przedstawiciel Facebooka wspomniał o trzech trybach w ogóle wyświetlania filmów przez użytkowników. To jest tryb On The Go, Lean Forward i Lean Back. On The Go są to filmy oglądane w biegu, kiedy nie mamy zbyt dużo czasu, żeby go poświęcić na oglądanie jakiegoś wideo. I tutaj najczęściej są to wiralowe filmiki. One mogą mieć maksymalnie 8 sekund. Tak, żeby nie wymagały... No, to żeby był moment, dosłownie. Kiedy nasz użytkownik właśnie jest gdzieś tam w biegu. Tryb lean back, lean forward, przepraszam, najpierw, mówi o tym, że na przykład nasz użytkownik ogląda to podczas drogi do domu, w autobusie, kiedy wraca skądś tam i faktycznie ogląda filmy. I tutaj już nie musimy zwracać tak bardzo uwagi na długość. Jeśli film będzie ciekawy, to nasz użytkownik może go długo oglądać. To nie musi być 8 sekund, może być dużo, dużo dłużej. I podobnie tryb lean back, czyli już relaks na kanapie albo przed pójściem spać, również nie ogranicza nas czas. I nasz użytkownik pewnie bardziej refleksyjny niż wiralowy film ogląda. Marki, które będą w stanie wyłapać te momenty i przez real-time marketing docierać i produkować odpowiednio treści, będą z tym użytkownikiem przez cały dzień. Więc w zależności od tego, jaką mamy godzinę, też warto się zastanowić nad tym, jakie treści najlepiej będą docierały do naszych grup odbiorców. O wideo jeszcze oczywiście. Wideo może mieć różną formę, to mogą być filmy promocyjne, ale niezależnie od tego, co chcemy zrobić, warto, żebyśmy przede wszystkim wiedzieli, do jakiej grupy docelowej chcemy dotrzeć, ale też wybrali odpowiedni styl i gatunek. I tutaj mam przykład super wideo promocyjnego. Będzie też link na stronie, tutaj będzie problem z dźwiękiem na nagraniu, więc nie będę go włączała, natomiast będzie link poniżej, powyżej, żeby sobie do niego sięgnąć. Absolutnie Wam polecam. Wspaniały film promocyjny. Kolejna rzecz, do której się zbliżamy, to email marketing. Czyli krótko mówiąc, jeśli tworzymy fajne treści, mamy fajne wideo, mamy dobry content marketing, to żal aż nie promować tego poprzez wysyłkę mailingów. Nadal mail jeszcze długo będzie żywy, że tak powiem. I promocje w social mediach nie zastąpią wysyłek e-mail marketingowych. Dlatego warto to robić. No właśnie szczególnie jeśli tworzycie fajne treści wartościowe, wnoszące życie. Pamiętajcie, że nigdy to nie będzie spam. Wiem, że szkoły mają taką obawę, że jest to spam. Ale jeśli będziecie tworzyli fajny content, wartościowe informacje dla waszego użytkownika, tylko nie klienta przyszłego, użytkownika mówię, to nigdy nie będzie to spam. Poza tym one muszą być regularnie. Tutaj regularność jest szczególnie ważna. Jeśli są wysyłane mailingi rzadko, to wasz użytkownik, oczywiście za często to też nie jest dobre, bo klient może mieć nas dosyć. Ale za rzadko też nie jest najlepsze, dlatego że użytkownik przypomina sobie, że był zapisany do jakiegoś newslettera i wtedy się też z niego wypisuje. I częściej faktycznie, jeśli wysyłki są rzadko, to ten współczynnik wypisań też rośnie. A regularność zawsze tworzy przyzwyczajenie. Więc jeśli tworzycie wartościowe treści, warto się nimi dzielić. Do wysyłki newslettera polecam Wam trzy rozwiązania. GetResponse, FreshMail i MailChimp. Wybierzcie sobie, które Wam się najbardziej podoba. One mają darmowe też wersje, czy testowe, czy ograniczone. GetResponse i FreshMail mają wersję testową, ile się nie mylę.
A MailChimp ma po prostu ograniczoną darmową część. Także jeśli chce się dużo wysyłek realizować, to trzeba już wejść na płatny plan. Ale wszystkie trzy są bardzo fajne, funkcjonalne i myślę, że absolutnie wystarczające dla średniej szkoły językowej przeciętnej. Mam nadzieję, że nie będziecie przeciętni, ale to rozwiązania będą dla Was wystarczające. O czym jeszcze muszę wspomnieć? O grafice. I tu absolutnie nie ma żadnego ale. Mailingi powinny być w HTML-u. Nie możecie wysyłać mailingu w formie obrazka, na którym jest coś napisane. Dlaczego? Ano dlatego, że wasi użytkownicy otwierają je na różnych... wasi czytelnicy może, subskrybenci, ludzie, którzy są blisko was, czytają je na różnych urządzeniach. To mogą być tablety, komórki, różnej wielkości smartfony, małe, duże, maile na komputerze. Także bardzo dużo różnych formatów. Jeśli wysyłacie obrazek, mailing w całości jako obrazek, to nigdy nie wiecie, po pierwsze, czy on w ogóle się wyświetlił, czy się wyświetlił cały, czy nie był ucięty tekst. Część maili się tak formatuje, jeśli jest wysyłany obrazek, czy po prostu na komórce to ucina połowę albo 3/4 i widać tylko pasek. Więc one nie będą skuteczne. Mail musi być w HTML-u, HTML dzięki temu, w zależności od tego, jaka jest rozdzielczość urządzenia, w którym mail jest otwierany, będzie odpowiednio skalował też wynik. Także absolutnie HTML zawsze. Co jeszcze odnośnie grafik, jak możecie je wykorzystywać, co do tworzenia fajnych grafik Wam się przyda? GaboonPix to jest stok ze zdjęciami, bardzo ładnymi, darmowymi. Następne narzędzie to jest właśnie do tworzenia takich interaktywnych map z linkami klikalnymi, bardzo fajne. Na przykład do tworzenia materiałów konkretnych do konkretnego celu. Linklink, memy, IMG Flip. I tu powiem Wam ciekawostkę. Kiedyś wrzuciliśmy mema do nas na fanpage. Generalnie raczej tego nie robimy, rzadko. Ale no zasięg mieliśmy ogromny. Tego posta, takie zasięgi nam się nie trafiają, także raz na jakiś czas można, żeby się wypromować. No poza tym wydaje mi się, że jest akurat dość zabawny. Więc faktycznie on się gdzieś tam rozniósł, więc raz na jakiś czas można sobie pozwolić też na post z przymrużeniem oka, żeby zwiększyć zasięgi. Wordle to budowanie chmury myśli, Canva, PictoChart, do infografik. No takie podstawowe, wydaje mi się, z których my korzystamy. I mogę Wam śmiało, z czystym sercem polecić. Ok, wchodzimy teraz w ostatnią już sekcję, czyli do referencji. I ciekawe jest to, że dlaczego wierzymy w referencje, dlatego że mamy tak skonstruowany mózg, że uważamy, że jeśli ktoś podjął już jakąś decyzję, to że podjął ją słusznie i dzięki temu ściągamy z siebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji, bo nikt tych decyzji nie lubi podejmować. I raczej tak, taka jest konstrukcja nasza, że idziemy za tłumem. I ciekawe jest, że 92% osób wierzy w opinie i rekomendacje znajomych. Więc jeśli nasz znajomy coś rekomenduje, no to praktycznie zawsze uwierzymy w to, co on mówi. Ale też dużo, 70% z nas wierzy w opinie przeczytane w internecie. Także tutaj jest ogromny potencjał właśnie do zbudowania sobie sieci nowych klientów. I tutaj dużo szkół daje na przykład jakieś rabaty za kontynuację kursu. Warto się zastanowić, to tak Wam zostawiam, być może to będzie jakiś dla Was pomysł na czas zapisów, że rabat za przedłużenie kursu no to nie jest żadne docenienie. No trochę, ale
nadal ten klient nic nie, dla Was nie zrobił. Wydaliście mu dobry kurs, on jest zadowolony, więc faktycznie chce kontynuować. I dawanie mu zniżki jakby nic nie zmienia, jeśli dostarczyliście mu bardzo dobrą usługę. Ale może warto dawać Waszym klientom zniżkę za rekomendacje, za umieszczenie, napisanie recenzji, którą będziecie mogli zamieścić na Waszej stronie internetowej z jego zdjęciem. Albo za zamieszczenie recenzji na Facebooku. Bo one również mają bardzo duże przełożenie na to, co widzą pozostali użytkownicy. Więc nawet jeśli Wasi użytkownicy kupują offline, to bardzo często decyzje zakupowe podejmują w internecie. I najpierw sprawdzają te referencje. Sobie myślę, że często nie zdajemy sprawy, bo klienci nam często o tym nie mówią. Jest też coś takiego jak społeczny dowód słuszności i warto właśnie go wykorzystać poprzez zamieszczenie na przykład recenzji na Waszej stronie internetowej, tak żeby Wasz klient, poza tym, że przeczytał o Waszej ofercie, no to będzie mógł zobaczyć realną, niewymyśloną, ważne, żeby to była realna osoba ze zdjęciem, nie ze stoka. Osoba, która się pod czymś podpisuje i odpowiada swoją twarzą za to, że to była bardzo dobra jego decyzja. I tutaj to może być recenzja napisana, to może być film. Tu mam też dla Was film przykładowy, link też, nie wiem gdzie on będzie, bo Dziękiewski. To jest jedna z tych firm, o której wspominałam, która aplikacja, dzięki której możemy oddzwonić 28 sekund do użytkownika i oni mają film właśnie z takimi telefonami nagranymi, że ktoś zostawił swój numer u nich na stronie i oni oddzwaniają. Czy klient chciał się przekonać, czy to działa? I oni dzwaniają te 28 sekund i ludzie są totalnie zaskoczeni, że wow, to działa, ile to kosztuje? Po to, żeby pokazać, że faktycznie żeby już kolejni nie zaznaczali, żeby zobaczyli sobie filmik, że są zainteresowani i że faktycznie ta usługa działa. I to dopiero przekonuje tak realnie użytkowników, klientów Waszych potencjalnych, którzy wahają się przed podjęciem decyzji, co jest absolutnie naturalne. Każdy chce podjąć ją po prostu jak najlepiej, mając też jak najwięcej danych do podjęcia tej decyzji. Jeśli tą daną będzie rekomendacja znajomego albo obcej osoby w internecie, to już jesteśmy krok bliżej. I tutaj polecam Wam również monitorowanie tego, co się dzieje w internecie. Jak przygotowywałam tą prezentację, to tego samego dnia, wyobraźcie sobie, mój znajomy napisał na Facebooku, czy ktoś może mi polecić fajną szkołę językową w Warszawie. I prawdopodobnie większość ludzi tak zrobi w pierwszej kolejności. Zapyta swoich znajomych, czy kogoś jakąś szkołę mogą polecić. Zapytają na Facebooku, bo tam zbiorą po prostu najszerszą informację, czy ktoś miał dobre, czy też złe doświadczenia. I Wasi klienci również to robią, również zasięgają tej opinii. Jeśli ten post jest publiczny, to możecie do niego dotrzeć. Jeśli jest prywatny, to nie. Musimy liczyć na to, że ktoś nas, Was poleci. Znajomy, kto korzystał z usług. Albo ma miłe doświadczenia. Natomiast jeśli post jest publiczny, to możecie do niego dotrzeć. To samo jest z grupami facebookowymi, do którego z założenia Was zachęcam. Jeśli grupa jest otwarta, publiczna, to również te posty możecie wyszukać. Jeśli jest zamknięta, no to nie. Niestety. No i co Wam polecam? Zobaczcie, ja po prostu wpisałam frazę w wyszukiwarkę na Facebooku szukam szkoły językowej. Trafiłam do grupy Jelenia Góra, sprzedam, kupię, zamienię, organizuję. Czego, umówmy się, no nie jest to najlepsza grupa, żeby zapytać o to, czy ktoś może polecić nam szkołę językową. A jednak, no i jest 7 komentarzy. I to są właśnie komentarze, które polecają różne szkoły. Dlatego warto sobie przynajmniej raz w tygodniu wyszukać podobną frazę. Szukam szkoły językowej, czy ktoś może polecić szkołę językową, szkoła językowa i tu nazwa miejscowości, czy dzielnicy. Warto sobie przynajmniej raz w tygodniu wpisać to do wyszukiwarki facebookowej i sprawdzić, czy pojawiły się nowe wyniki. Tutaj będziecie mieli wyniki z grup i z postów publicznych. Ale co możecie zrobić jeszcze? Dołączyć
jako, nie można dołączyć jako firma, musicie jakby ze swojego prywatnego konta dołączyć do podobnych grup, czyli do lokalnych społeczności, do grup z miasta, z dzielnic, grup koniecznie spotted, na nich absolutnie dzieje się życie, co się nas omija, jak na nich nie jesteśmy. Także warto dołączyć właśnie do tych grup i śledzić, co się na nich dzieje. Być może będzie tam mnóstwo informacji, które Was nie będą dotyczyły, ale być może raz w miesiącu, a teraz w nadchodzącym sezonie pewnie częściej, pojawi się post z pytaniem, czy ktoś może polecić szkołę językową. Na wszystkich grupach myślę, że już takie pytanie było przerobione, więc warto też sobie sięgnąć do tych postów z przeszłości i je podbić. Natomiast warto powiedzieć, że no tutaj no to wydaje mi się naturalne. Nie wklejamy reklamy, skontaktuj się z nami, tylko ponieważ odpowiadamy też swoim imieniem, pod swoim imieniem i nazwiskiem, nie pod firmą, skomentować, w czym możemy pomóc, że reprezentuję daną szkołę, jeśli masz ochotę porozmawiać o czymś dokładniej, z przyjemnością Ci pomogę. No mniej pewnie kurs dla 5-latki kosztuje 1000 zł, zapisać się można tu i link. Pewnie to nie jest najwłaściwsza forma, ale no to już jest inny temat zupełnie, nie na dzisiejszą prezentację. Także warto sobie śledzić, co się na Facebooku dzieje i czy Wasi klienci nie szukają właśnie Was. Mnóstwo postów tego typu jest bez żadnego komentarza i mnóstwo ludzi po prostu nie uzyskało pomocy, odpowiedzi nie znalazło. I to jest właśnie też miejsce dla Was. Są też firmy, które się specjalizują w monitoringu internetu, jest to Sentinel, Brand24. Możecie sobie przetestować. Wydaje mi się, że przy skali działalności szkoły językowej są one nieco nadmiarowe, ale pewnie można sobie przetestować, czy to się u Was sprawdzi. Jeśli nie, pewnie w dużej mierze jesteście w stanie to robić sami. Okej, to jest 5 najważniejszych sekcji, według mnie, strona www, content marketing, social media, email marketing i referencje. 5 najważniejszych filarów do pozyskiwania nowych klientów. Jeśli macie jakieś pytania do dzisiejszej prezentacji, jestem do dyspozycji absolutnie. Możecie się zwrócić do mnie bezpośrednio albo na marketing@anglian.com. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie Wam się podobało. A dla tych, którzy zainteresowani są Langlianem, zapraszam serdecznie do założenia wersji testowej 14-dniowej. Ci, którzy ze mną wytrwali jeszcze, przerobili ze mną wszystkie 5 punktów, no to teraz praca domowa. Napiszę ją również na blogu, na spokojnie, żebyście mogli do tego sięgnąć. Zastanówcie się, tak, co byście zrobili, gdybyście faktycznie dla siebie odetnijcie wszystko to, że jesteście filologami, albo prowadzicie szkołę, albo nią zarządzacie, albo w niej pracujecie. Co byście zrobili, gdybyście chcieli znaleźć szkołę językową dla siebie? Co byście zrobili najpierw? Jak szukalibyście wyników? Co byście napisali na Facebooku? Na co zwracalibyście uwagę na stronach www? I w takiej naturalnej dla Was sytuacji, czy to będzie komputer, czy urządzenie mobilne, spróbujcie wyszukać szkołę językową z odpowiednim kursem faktycznie dla siebie. Tak ja na przykład szukałam języka angielskiego dla sprzedawców, dla firm technologicznych. Szczerze powiem, że bardzo trudno było coś takiego znaleźć. Nie ma takiej grupy docelowej jak ja, okazuje się. Ale spróbujcie znaleźć coś dla siebie. Porównajcie kilka stron. Jeśli ktoś Wam przerwie w trakcie, będziecie musieli przełączyć się do swoich zadań, wróćcie do tego momentu, w którym skończyliście i spróbujcie szukać dalej. Zwróćcie uwagę, jakie komunikaty są na stronach internetowych szkół, bo często są one naprawdę takie same i na jakiej podstawie podjęlibyście decyzję, czy zaufalibyście w suche słowa. Kiedy już to wszystko się nad tym wszystkim zastanowicie, wyszukacie dla siebie coś, wejdźcie na Waszą stronę, przyjrzyjcie Wasze social media i zróbcie analizę SWOT. Wypiszcie, co jest Waszą mocną stroną, co słabą, co można poprawić, a co jest Waszym dużym atutem i go również pielęgnujcie i uwydatniajcie. Następnie
poproście kogoś wam bliskiego, znajomego, przyjaciółkę, partnera, żonę, męża, brata, siostrę, kogoś, kto jest wam bliski, ale będzie też z wami na maksa szczery. I poproście, żeby wszedł na waszą stronę, na wasze social media i na kilka wybranych stron, na przykład waszej konkurencji bezpośredniej, lokalnej, żeby powiedział, co wygląda lepiej, co gorzej. I te punkty, ta analiza SWOT będzie dla was punktem wyjścia do wdrożenia konkretnych zmian. Bez tego niestety nie da się iść dalej, dlatego warto zastanowić się, które obszary mogą jeszcze być przez was dopracowane. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jestem do dyspozycji. Przepraszam za zająknięcia, ale tak to niestety jest. Czasem się zdarza. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną całe nagranie. Mam nadzieję, że ono będzie początkiem do wdrożenia bardzo pozytywnych zmian w waszych szkołach językowych. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na naszego bloga.